Hello wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Felicjan, no i kolejny odcinek serii Fallouta Tactics. Czas się wybrać na kolejną misję, jeszcze nie wiem gdzie, ale zaraz się dowiemy od generała Deckera. Spocznij, żołnierzu. Uzyskaliśmy informację o miejscu pobytu wodza mutantów. Jak zapewne wiesz, nazywa się Gamorin. Ostatnio odkryliśmy, że to Paladyn Latan. Jeden z największych wojowników Wielkiego Konwoju Powietrznego. Przypuszczano, że nie żyje, ale teraz pojawił się z nową tożsamością i ma zupełnie inne cele. To wyjaśnia, dlaczego mutantom udawało się tak sprawnie przeciwdziałać naszej taktyce walki i rozpoznania. Paladyn Latan napisał wiele regulaminów, które obowiązują do dzisiaj. Generał Barnaki do odbicia. Ha! Oscello. Kolejna misja nazywa się Oscello, znaczy misja. Miejscówka nazywa się Oscello, no i generał Barnaki do odbicia jest, także jedziemy z tym koksem. O Jezus, jeszcze Tomas. Oj. Tomas. Jak łazisz? Siadaj. Kurna, jedziemy. Joe. Prowadź nas przez dzikie ostępy pustyni. A może lepiej nie, bo nas znowu jakieś stworzenia będą atakować. A tego byśmy nie chcieli. Znaczy ja nie chcę, bo to upierdliwe dosyć jest, a walki jakoś mnie nie rajcują z tutaj z przejezdnymi stworzeniami, tylko te, które musimy wykonać, by misję zrobić. To jest coś tylko, co mnie tutaj jakoś tak w miarę jeszcze ciekawi. Cholera. Mutanty, kurcze. Są do pokonania. Chciałem trochę poczekać jeszcze, no ale dobra, niech będzie, że będziemy w nocy walczyć sobie. Też jest, nie jest głupie. Walka w noc. Uzyskaliśmy skrzynia. To aż dwie. Materiały wybuchowe. Tomas, zajmij się tym. To nie są zabawki dla małych dziewczyn. Znaczy kobiet. To są zabawki dla prawdziwych mężczyzn. Zajmij się że tym zatem. To jest już dla zszywacza sprzęt. Jeszcze nie mogę doczekać, aż tego pancera przetestuję. Wszystko gotowe. No to trzeba by było się jakoś tutaj porozstawiać. Zadanie wygląda, że tutaj trzeba iść w tą stronę. No to nas wiatr chyba wiadomo, kogo wyślemy. No chyba wiadomo kogo. Oczywiście zapiszmy, co by nie było potem. 79. Jak kogoś wypatrzysz, to strzelaj. O, proszę bardzo. O kurde. Ona teraz nawala. Ten profit to jednak robi swoje, nie? 19, 20 obrażeń. No przecież to są... To są takie obrażenia. Ła! Dobił no ja. No szlak by to trafił. Przecież on dostał 3 strzały takie grube, ale i tak było za mało, żeby go zabić. On 2 strzały i kurde lunety nie ma, nie? No to jest po prostu zagadka taka przyrodnicza. Dlaczego ja nie mogę tak szybko się pozbyć wroga, a wróg mnie no właściwie na śniadanie ciąga. O, no cholera. 20, 9, 15, 12, 18, czy to jest 10, nie wiem, 22. Kurde, ale teraz głupiesz, luneta, dawaj, jeszcze raz. No. Super mutant, 12, 13. No i od tych obrażeń
dużo mogę znieść teoretycznie, ale... Wow! Chodźcie, panie! Spierdzielamy stąd! Strzywacz, chodź tutaj. Jax, może teraz ty się pobawisz nieco? Bo ja tutaj lekko przesadziłem lunetą. Nie, uciekaj. No, luneta też nie, to dalej strzela. Dobrze, na taką odległość może. 111 mimo wszystko jeszcze ma zdrowia. Spróbujmy sobie tak na troszeczkę dalszej odległości. Trochę jednak w niego postrzelać. Zero? Jax też coś pomoże. No, 11. No, faszerujemy go trochę. What the fuck? Strzywacz. Szybko. Aha, to ja luneta otrzymała takie obrażenia. 75 doświadczenia. Strzywacz. Luneta. Pomóż tutaj. Może strzywaczem jeszcze zaatakujemy. Frontalnie. Oślepienie. No to, o, co? Znowu? Ja pierdzielę, no co ta luneta obrywa, nie? Luneta to dosłownie... Weź trochę proszków. Percepcji trochę mało będzie miała, no ale trudno. Po to ci tu właśnie mam. Żebyś ty mimo wszystko strzelała na bardzo duże odległości. O! Oła. O, tak. Oj, tak. No, strzywasz tutaj teraz jest po prostu badasem. Zwykłą amunicją strzelam, zaznaczam, zwykłą amunicją. Nie strzelam czymś mega wielkim, mega ważnym. Jeszcze tu jakiś jest... Wow. Wow. Spierdylam stąd. Jednym słowem stąd spierdylam. Próbujemy tu przyciągnąć. Może. O ty kurde ty. O, idzie. Fioletowy tu jakoś biegnie, widzę. Jeden taki. Strzywacz. Chcesz trochę nafaszerować gości? Połowie? Jak tu przybiegnie, no to po prostu zrób z niego papkę. Strzelają dalej, tylko skąd? Pytanie na śniadanie. A tu siedzi jeden. A tu jest jeden. To mnie trochę bardziej uspokaja. 9. Jax. Próbujemy go na dwie... Ale Jax oberwał. Nie wiem jakim cudem. Z takiego kąta jak on nawet niego nie celował. 29%. O! To jest wymiana pozycji. No! To jest siła, która świadczy o wielkości naszego oddziału. O! Powalenie. O tak! Zdecydowanie na tak.
Jax? Tu jest jeszcze dwóch. Trzeba było przynieść trochę. Ale nie wiem, czy to robić, kurde, z szywaczem, czy Tomasem. A spróbujmy z szywaczem. W końcu ma tą nową broń. Trzeba się nią nacieszyć. Im więcej zielonych teraz załatwię, tym lepiej. No co? Czy wy to widzieliście? Pełne zdrowie miałem. O Boże. On dostał tak strzałem, że prawie by na hita zleciał. Bo prawie nie żyje, dwa strzały by wystarczyły, żeby umarł. No i nie chciał umarnąć niestety. A strzelaj w niego. Jax? Tu jeszcze jeden leży. Rany. Ile was tutaj? To ja się tutaj... Kurde, ile mam dużych. Dawaj, strzelaj! Ja pierdolę! Widzieliście to? Ja kazałem mu strzelać tamtego i on zamiast... Czemu oni mnie tak nie słuchają? No czemu? Po prostu nie wiem, dlaczego oni mnie nie słuchają. Strzywacz? Mimo wszystko się tu przydasz. Jak Tomasz zaraz też wejdzie. Spróbujmy wejść tak. Pięknie. Dużo oberwał? No 102. No. Dokończyłem dzieła. Regał książkowy. Dawaj. Amunicja się przyda. Nie za dużo jej pluje, kurde, ostatnio. Ła. Przez okno. Blisko bańcu. Ty gnoju! Ty gnoju! Jakie 91? Skąd, kurna? Jakie 91? No nie, po prostu no nie. Tomas? Czy tu? Gdzie ty? Ale tutaj, czekaj! Nic się nie pisze? Nic się nie pisuje? Tomas? O shit! On przypierdzielił. Strzywacz? Dobra, załatwiłem tego. Masz tu Tomas. I co? Dam ci z 5 takich. Zawsze to jest zapas. Gdzie to są te simpaki? Tutaj. Meta się tu ładnie rozłożyła, ale... Z tego kąta raczej na czym z tego kąta. Z takiej odległości to raczej nikogo nie będzie miała do kogo strzelać. Pięknie. Czekaj. Każdy do kogoś wyciąga. No. Oj. Oj. Co tu się teraz stało?
co tu się teraz stało. Po prostu ładnie rozegrałem tą partię. Co? Skąd? Ej. Normalnie, no nie. A no, partię szachów powiem wam, że teraz rozdałem. Zabiłem trzech, czy dwóch zielonych. I to tak o, właściwie. Nie no, po prostu, no kosmos. Weźmy sobie do środka. No kurde, on jest szybszy. Dlaczego? Dlaczego on jest szybszy ode mnie? Albo spróbujmy załatwić tego, z którym się strzela Jax. Spróbujmy tego załatwić. I spróbujemy na odległość, kurde, tego drugiego fioletowca, kurde, pocisnąć, bo ja tu nie widzę innej opcji póki co. Luncia? No na serio? Masz tak? Taki dramat? Kurwa, tu też jest. Ej, Jack! Spierdzielaj. Przywacz, dokąd dzieła. Ej, ruleta! Nie mogę na tyle frontów, kurde. Nie mogę na tyle frontów atakować. Chciałem na spokojnie zaatakować, a tu tyle jeszcze tych mutantów jest, że no... No nie da się po prostu. No nie da się po prostu zaatakować. Chciałem sobie to na spokojnie. Stań sobie tutaj. Naturalnie. W takim razie. No. 18 obrażeń. Ej, Jax. Ty to obrywasz. To całkiem sporo. No ty kurwa, ty wiru jeden. My gosh! W takim momencie to powinien strzelać od razu. Co za but po prostu. Strzelaj! Strzelaj! Ha, udało się. Udało się, kurna, załatwić jednego. Ale zawrócone w tą stronę, co nie? Trzeba to wykorzystać. To z przyłu trzeba wykorzystać. Nie. No nie wierzę. On się obraca od razu w drugą stronę. To jest jakiś, kurna, ultra mega zajebisty. Się po prostu... urodził bogiem jakimś. Luncia. A ci lekko pomogę oczywiście. Zobaczymy się tutaj w tych ruinach. W tym okienku. Za daleko. Ha. Nie ma tego złego. Rozłóż się. Strzywacz ewentualnie będzie tutaj ukrywał idiotów, którzy... Alarm tu jest w ogóle jakiś. No tak. Cudnie. Bo oczywiście jak supermutant dostaje za setkę, to on jeszcze żyje. Ale jak ja dostanę za setkę, to mnie nie ma. Logiczne bardzo. W opór logiczne.
To się nazywa logika. Rypana logika. Ucieka pajac. Podejdź tu któryś tylko. A podejdź tu tylko któryś. O tak. Teraz się udało. Ale tam jest jeszcze dwóch w środku. Jak ja mam ich tu wyciągnąć, co? Powalenie jeden. O! No to teraz zrobił robotę. No zrobił robotę nasz tutaj strzywacz. Ej! Skąd? Masz jakiś steampack? Nie, no masz to chociaż. Podejrzewam, że to jest ten... No i ładnie. Podejrzewam, że to jest ten spod ściany. Cwaniak. A jestem przeciążony w tym momencie. Tylko trzy amunicją. No, amunicja troszeczkę waży. Dobra, luneta, chodź. Mam dla ciebie troszeczkę... dobrej amunicji, bo widzę, że to by się tam gdzieś pomału też kończyć zaczyna. To tak, że strzywacz ci odda... Wow, 1200 pocisków. Teraz luneta ma przeciążenie. Nie no, dajmy mu jeszcze 200. Gotowe. Teraz ani jeden, ani drugi tutaj nie ma przeciążenia. Zapiszmy sobie, zobaczmy czy tam się nikt na górze jeszcze nie usadowił, ale tak ogólnie ładnie, ładnie już mamy tutaj oczyszczone. Czemu? Chyba nie ma tam wejścia po prostu. No trudno. No trudno. Czyli tą drogę tutaj mamy już chyba czystą. A może jeszcze nie, może być tak, że... Chwila, luneta. Sprawdź mi to. Czy tutaj to jest czyste? Gdzie tam? Gdzie by to miało być czyste? Ale nie chcę podchodzić za bardzo. Że oba przejścia będą czyste. Jak się pozbędziemy wszystkiego. Joe. Chodź też, przydasz się może. Chociaż tutaj bardziej teraz walki na odległość. Takie snajperowe bardziej. One tutaj największy pożytek przynoszą. Thomas? Chodźcie tutaj może. Raz, sprawdźmy najpierw, co kryje się. Kurde, już jestem przeciążony. Joe, masz może trochę miejsca? Oj, niewiele. Niewiele, naprawdę. Ale weź to, co się znajduje w tym. A ty, Jax, weźmiesz trochę od Tomasa tego. No to by się to też przyda. Masz połowę może nawet. No.
No i teraz każdy ma podsiaka. Jest dobrze. Z tej strony też nikogo nie ma? Czy z drugiej strony już wyciągnęli? Chyba wyciągnęliśmy co trzeba. Stańmy przed tym drutem kolczastym, zobacz. O! Kolejne durkansy. Te nie są dozbrojone. To i tak nie zmienia faktu, że można ich tutaj ładnie poturbować. O, moneta oczywiście musiała oberwać. Pięknie. No to zszywacz teraz musisz za karę. Co? To tej amunicji tym nie strzela? Strzela. A bo się wystrzelałem z tej kulą kalibru 12. O, dobra, trudno. Trudno się mówi. I żyć się żyje dalej. Masz meta. Zasłużyłaś na małe leczenie. Dobra. Jeszcze tam mi kogoś wyciągniesz może? Bo to po prostu idzie to. Jest ktoś znowuż. To nie jedna sztuka. Sztuków tu aż dwie widzę. Sobie zapiszmy sobie, bo tak sobie stanąłem. Przypiąni w bary. 86. Próbujmy zaatakować trochę ten region. Aha, zbiornik gazu. A ostrzelmy w to. Ocie, panie. Łocie, panie. Dobrze, że zapisałem. Nie wiedziałem, że też ci, kurde, są. Gwardyści. Czy gwardziści. Skubani się ukryli ładnie. Co i tak nie zmienia faktu, że zaraz im dokopię. Tylko może to chwilę zająć. Zanim państwo dupę dostanie. Lubi w zbiornik gazu strzelić. Zbiornik paliwa, to wszystko można powysadać w pizdu. Moim zadaniem jest jednak chyba coś innego, nie? Pip. Zabij Gamorina. No trzeba będzie to zrobić. Tu był jeden gdzieś. Jegomość. O, jest. Powalenie, o. Kogo chcę dobić? Może ty, Tomas, tym razem. I tu teraz... Tak powiem, no nie tyle, co mało robisz, ale... Niewiele już właściwie teraz zrobiłeś tej misji. Przyda się też czasami pomocna dłoń. No to teraz już chyba go luneta dobije. Nie, Tomas go zdążył dobić. Pięknie. Trochę się zdążył wypluć. Tego czego trzeba. No. Prawda, 200 naboi nie poszło, ale... Kilka na pewno. Gdzie ty idziesz? Dawaj, strzelaj. Kolegę. Luneta, chodź. Postrzelamy sobie troszkę, a co? Wow, może jednak nie. Może jednak stąd wypierdzielaj. Tomas, chodź. A, myślałem, że mi... No, myślałem, żeby zauważył. Kogoś na pewno luneta zauważy. No na serio, luneta? Pięknie. Szkoda, że powalenia nie ma.
Was tutaj też załatwimy zaraz. Was i was i wszystkich tutaj was rozwalimy ogólnie, ale... Chodźcie, panie. Jednak przylazł ktoś. Jednak ktoś przylazł. Nie spodziewał, żem się tej gości. Teraz na spokojnie sobie możemy powyciągać tego typa. Chyba, że strzywasz to jeszcze uderzy. Od tego kącika. A, ten już nie ma amunicji. Dobra, uciekaj. Trochę go Tomas dojedzie. O, już jest skończony. No jeszcze nie? Uuu, ale ten był za 200, ale ten doświadczenia, także nie było już z nim przelewek w takim razie. Luneta, chodź. Wygarnijmy teraz tych kolejnych tutaj stąd. Nic tutaj po ziemi po prostu nie chodzi. Na tym... Wow! Pierdzielaj stąd. Dobra, debile z siebie strzelają. Debile, idioci, jak ich tam jeszcze nazwać? Strzywać? Chodź tutaj ewentualnie na... jakieś małe akcje dywersanckie. Luneta. A jakby tutaj ktoś tak podlasł. Strzywacz, chodź tutaj. Chodź. Już na pewno podejdzie. A wtedy będzie przypał lekki dla nich. Bo oni się powystrzelają zaraz, w sensie amunicją. Któryś na pewno będzie tutaj bieg. No proszę bardzo, mamy już pierwszego kandydata chyba. Debile sami się wystrzelają, prawie nieżyjący. Więc w pełni sił. No, jak ich zaszedłem ładnie. O, ha, ha, ha. O, ha, ha. Już mnie kusi, żeby ich tam zestrzelić. Dobra, idzie jeden. No właśnie, ten zaraz zginie. Do swojego supermutanta prawdopodobnie. No właśnie. Zatem został tylko ten w pełni sił. Ale on też wiecznie strzelać nie będzie. Że tutaj będziemy mieli kilka wejść już. Wyjść i w ogóle wszystkiego. Strzelasz jeszcze kolego? No sobie strzelaj. Strzelaj sobie ile wlezie. Jak będziesz chciał tutaj przejść, to zapraszam. Zapiszę sobie, bo coś czuję, że tutaj zrobię coś głupiego zaraz, ale może nie. Uuu, piękny strzał. Blokowana jest linia strzału. Nie ma problemu. Dalej jest blokowana. Tylko obrażenia? Co to się stało? Jak to się mogło stać? Strzelił kurde w wybuchowe coś i tylko obrażenia. ...39 obrażeń raptem za taki wybuszek. No spoko. Spodziewałem się troszeczkę większych tych...
współczynników, w sensie większych tych obrażeń. No ale cóż, no wyszło jak wyszło, gówno jak zwykle. Ale mnie już tak kusi, żeby tam strzelić. A, bo on, nie miał, on już prawie nie żył. Lucia! Rypaj się z tym. On tam strzela dalej. Ale... To jest fajny zbiorniczek. No wal! Ładuj! Nie! Miałeś w niego trafić! O, czemu mi to nie wychodzi, no? Jakby przecież raz by tam strzeliła, to by taki fajny wybuszek, może takie trupy by tylko pozostawały. Właśnie o to chodzi, żebym się mam zabawić, kurde, otoczeniem trochę też, a nie, że czysto ich wybijać. Dobra, luneta, jeszcze raz, proszę cię, tylko tym razem to zrób. Kurde. Z tak daleka już nie trafiają? Aha, tu jest jeszcze jeden. Skurczysyn. A jakby tak, z tego pół piętra. To będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy tego ogólnie, bo odcinek już trwa ponad pół godziny. Jest już koło 36-37 minut, także... robimy to tak. Od krytyka żeśmy zaczęli. Też ciekawie. Spróbujmy nafaszerować jeszcze tego gościa. Strzelaj! Oła. Nie! Dobra. Zrobimy tak, że od przyszłego odcinka po prostu zaczniemy sobie tutaj ten szturm cały tak dalej. Wyjebiemy wszystkich jak trzeba i wtedy będzie wszystko okej. Dobrze, żegnam się zatem z wami. Na razie.